Dzień dobry Państwu. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, Sojusz Lewicy Demokratycznej od kilku tygodni systematycznie prezentuje swój program wyborczy. SLD nie interesują tematy zastępcze, interesują naprawdę realne problemy Polaków. Dziś chcieliśmy Państwu zwrócić uwagę na jeden istotny element tego programu. Jest to program dotyczący polityki społecznej. Z nami są autorzy tego programu, pani poseł Anna Bańkowska, pani poseł Bożena Kotkowska, pan poseł Jacek Kasprzyk i pan poseł Tadeusz Tomaszewski. Bardzo proszę, pani poseł Bańkowska. Dzień dobry Państwu. To nie są wszyscy autorzy, to jest reprezentacja autorów programu. Oprócz polityków pracowali nad tym praktycy, pracowali nad tym naukowcy, a wszystkich nas jednoczyło jedno. Chcieliśmy jak najlepiej przewidzieć sytuacje, które powinny się zdarzyć po to, żeby milionom ludzi w Polsce żyło się lepiej. Uważamy, że sprawiedliwa polityka społeczna to najlepsza inwestycja. Inwestycja, na którą muszą się złożyć ci, których na to stać. Bo sprawiedliwa polityka społeczna to również szansa na rozwój gospodarczy Polski. W związku z tym powinniśmy tak właśnie jako na szansę na politykę społeczną patrzeć. Mamy program, proszę Państwa. Program pod tytułem Lepsze życie, sprawiedliwa polityka społeczna. Będziemy go za chwilę Państwu rozdawać i rozdawać Polakom po to, żeby widzieli, co Sojusz Lewicy Demokratycznej zamierza zrobić w zakresie polityki społecznej, co zamierza zrobić, żeby ludzie w Polsce czuli się lepiej, żeby nie było wykluczonych. Nasz program oparty jest o takich 7 podstawowych tez. Pierwsza teza to jest wyrównywanie szans życiowych. Na tym się bardzo skupiamy. Tego nam cały czas w Polsce brakuje. Druga kwestia to skuteczne wyprowadzanie z biedy i wykluczenia. Podkreślam słowo skuteczne wyprowadzanie z biedy i wykluczenia. Każdy, kto choć trochę polityką społeczną się interesuje, wie, że w wielu sytuacjach jest to w tej chwili gra pozorów. Trzecie nasze takie credo programowe to sprawiedliwe wynagrodzenia, zasiłki, ulgi i emerytury i renty. Podkreślam jako nowum, sprawiedliwe ulgi. SLD jest tym ugrupowaniem, które mówi o tym, że ulga nie należy się każdemu, tylko temu, który tego potrzebuje. W końcu czwarty, jakże bardzo aktualny temat, rzeczywista aktywizacja bezrobotnych. Nie pozory, nie zmniejszanie Funduszu Pracy w części przeznaczonej na aktywizację, nie rozwiązania takie, które powodują, że w tej chwili mamy lawinowy wzrost liczby osób niepełnosprawnych, które muszą opuszczać stanowiska pracy. W tym zakresie macie Państwo bardzo skrupulatne nasze propozycje programowe. I w końcu coś nowego, absolutnie nowego, jeśli chodzi o formę opieki nad ludźmi niepełnosprawnymi, niesamodzielnymi życiowo. Jest to grupa osób pozbawiona takiej właściwej i merytorycznej, i finansowej, i instytucjonalnej opieki. Opieka nad ludźmi niesamodzielnymi życiowo właściwie jest scedowana na rodzinę i li tylko na rodzinę. Kuleje nam ta bardzo ważna społecznie dziedzina i SLD mówi, inaczej trzeba to rozwiązać. Mamy propozycje nowego ubezpieczenia od tego, mamy programy w tym zakresie proponowane, mamy bon pielęgnacyjny, który spowoduje, że człowiek niepełnosprawny poczuje się po części gospodarzem własnego losu. I kolejna sprawa, racjonalna gospodarka pieniędzmi przeznaczonymi na politykę społeczną. Proszę Państwa, mamy nie jeden raz niewłaściwie adresowane pieniądze. Fundusz Polityki Społecznej nie jest z gumy. Trzeba nim racjonalnie gospodarować, dlatego SLD mówi, oprzeć wydatki adresowane do poszczególnych
ludzi z polityki społecznej o kryteria, jasne i sprawiedliwe kryteria dochodowe. W sposób właściwy adresować te świadczenia po to, żebyśmy byli skuteczni. Nie żebyśmy tylko i wyłącznie mówili o zwiększeniu środków na politykę społeczną, ale również gospodarowali skuteczniej tym, co mamy. I ostatnia sprawa, a taka, bym powiedziała, sztandarowa, stop dyskryminacji i autentyczny dialog społeczny. Każdy, kto obserwuje nasze życie, widzi, że z tym nie jest najlepiej. Dyskryminacja w wielu dziedzinach dotyka ludzi, a z dialogiem jest tak, że wiele osób wypowiadać się chce czy musi na ulicach. My mówimy stop takim działaniom. Proszę Państwa, jest ten program adresowany zarówno do 4 milionów Polaków, którzy żyją na granicy ubóstwa, do 20% polskich dzieci, które doświadczają biedy, do tych 12% ludzi pracujących, którzy są również mimo pracy, doświadczają biedy i nie są w stanie zaspokoić sami wszystkich swoich potrzeb podstawowych i potrzeb rodziny. Jest adresowany do tych, którzy są zatrudniani albo zmuszani do zatrudniania w oparciu o tak zwane umowy śmieciowe czy samozatrudnienie, często fikcyjne samozatrudnienie. W związku z tym jest to w końcu propozycja dla emerytów i rencistów, żeby ich nawet nie tylko poprzez racjonalniejsze, sprawiedliwsze świadczenia, ale przez na przykład kartę seniora włączyć w wir życia, żeby nie byli zamknięci w swoich czterech ścianach. Słowem, zajmujemy się wszystkimi kwestiami, dla których polityka społeczna jest podstawowym narzędziem. Proszę Państwa, nie jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego w sposób indywidualny. Zachęcamy zatem do tego, żeby ten program Lepsze życie, sprawiedliwa polityka społeczna, który był opracowywany w oparciu o wiedzę, doświadczenie, wrażliwość ludzi lewicy i serce, które nam dyktuje szereg zmian oraz rozum, który dyktuje racjonalne wydatkowanie, żeby dotarł do wszystkich. Wiedza, proszę Państwa, jest w naszym programie i na stronie internetowej. Macie Państwo adres, każdy, kto ma dostęp do internetu. Zachęcamy do tego, żeby z tym programem w sposób wnikliwy się zapoznać, a będziecie wtedy wiedzieli, że SLD racjonalnie troszczy się o wszystkich, którzy wsparcia potrzebują, w przeświadczeniu, że nam się to po prostu opłaci. Opłaci się to gospodarce, opłaci się Polsce dbać o ludzi biednych, wymagających wsparcia.